drugi sygnał i już moneta, i to srebrna moneta. Dawno tak nie było. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was serdecznie. Wita Was Ewelinka i wita Was Krzysztof. Witajcie w naszym świecie poszukiwań z wykrywaczem metali. Udaliśmy się na poszukiwania i chcemy się z Wami podzielić tym, co znajdziemy. Chcemy podzielić się z Wami historią, która zalega głęboko w ziemi. Będziecie świadkami naszych poszukiwań i tego, co wyciągniemy z ziemi przy pomocy wykrywaczy metali. A będą to na pewno bardzo ciekawe przedmioty związane z funkcjonowaniem człowieka na ziemiach, w których prowadzimy poszukiwania. Dokładnie. Bądźcie z nami, zapowiada się bardzo ciekawie. Zostańcie do końca. I mam już swój pierwszy sygnał. I jest nim co? Podkowa. Mam nadzieję, że dzisiaj przyniesie mi na poszukiwaniach szczęście. Także kopię dalej. Panie, czego pan tam szukasz? Ja czego? No ty! Jeszcze nie wiem. Udało się ten sygnał namierzyć. Taki był ten sygnał pewien. Mówię, na pewno coś dużego, ale spodziewałem się bardziej, że jest to coś aluminiowego. Tutaj lekko zarysowałem to łopatą. Zaraz zobaczymy, co to jest, co to będzie. Jakaś klamra albo sprzączka. Nie do końca jest mi wiadomo, co to jest, no ale dowiemy się na pewno. Także wartościowe sygnały. A ja mam w końcu monetę. Co masz? Tylko mi nie zazdrość. No opowiadaj, pokaż. Tam złotówka, PRL. Ale jest moneta. A ja mam tę klamrę i monetę, także coś tam jest, coś wychodzi. Jakiś kolor ma tutaj, nie? Czerwony chyba? No to wiesz co, ja prawdopodobnie to łopatą przyhaczyłem, nie? Także nie jest źle. Ale już w końcu monety wyskakują. Ciul, że z PRL-u, ale za chwilę będą inne. I kolejne moje szczęście. Druga podkówka. Po tamtej podkowie znalazłam monetę. Ciul, że z PRL-u, ale jest. Także może i po tej znajdę. Jak na razie po tej bytności znalazłam coś przeciętego. Wydaje mi się, że mogła być to łyżka. Łyżka. Także szukam dalej. Coś tam wychodzi. Jest podkowa, jest kawałek łyżki i szukamy dalej. A już myślałam, że to jakaś konkretna moneta. W sumie jakaś tam konkretna jest. 3 feningi z 1847 roku. Także monetka jest. Kolejna monetka. Ewelinka coś bez entuzjazmu podeszła do swojej znajdki, a te 3 feningi z 1847 roku czekało tutaj na nią, leżało w ziemi. Czy wiecie, że ta moneta była w obiegu od 1821 roku do 1871? Tak jakby czekała, aż Ewelinka ją wyciągnie z ziemi i pochwali Wam się swoim znaleziskiem. Patrzę. Ale to nie jest chyba moneta. A nie, jest moneta. Dajcie mi chwilę. Bo ja to jestem ślepa. Albo jakiś żeton. Zaraz podejdę do Krzyśka, żeby mi pomógł. Potrzymał kamerę, ja sobie wyczyszczę. Ja mam to. Też masz? No. I też masz szczęście. I zobacz, też. Ja już znalazłam dwie podkowy i dwie monety. I zobaczysz, że teraz ty znajdziesz monetę. Się okaże. Ale podkowy są. Czyli weź mi, jak podtrzymaj. Jak są podkowy, czyli człowiek tu coś robi. Co robi? Jeździ na koniu. No tak, no. Znaczy uprawiał rolę,
przebywał na tym polu. Albo lokals, albo jakiś żołnierz. A moja większa jest, spójrz. Cholera wie. No, jest większa. Jednak jest to żeton, jak wcześniej wspomniałam, a nie moneta. Jest to żeton z wizerunkiem owcy. Praktycznie w tym samym dołeczku. Kolejny sygnał. Kolejny sygnał, ale jest drucik. I zobaczcie naszą kolekcję podkówek. Jeszcze jedną mam tam przy balocie przyniosę, zobaczymy, która większa. Otwieramy kuźnię. Kuźnię? Dobrze mówię? Kuźnię. Musimy zakończyć dzisiejsze poszukiwania. Szybko minęło popołudnie, zbliża się wieczór. Musimy wracać do domu. Natomiast jutro też będziemy kopać. Tylko co będziemy kopać? To jest pytanie. To jest pytanie, bo jutro w planach są wykopki, to znaczy zbiór ziemniaków, no i poszukiwania. Jak to zrobimy, jeszcze nie wiemy. Pewnie się z tym prześpimy, no i oczywiście Wam z rana o tym powiemy. Witamy Was w kolejnym dniu. W dniu, który będzie podzielony dla nas. Ewelinka jedzie z Hanią gdzie? Gdzie jadę? Na wykopki. Jedziemy na wykopki do mojego taty. Zbierać ziemniaki. Natomiast tutaj... Hania mówi kartofle. Kartofle. Poznaniacy mówią kartofelki, nie? Mhm. U nas są ziemniaki. Natomiast ja jadę na poszukiwania, także dzień mamy rozplanowany. Biorę, wykrywa sprzęt, ładuję do auta. Ewelinka jedzie drugim. No i podzielimy się z Wami tym, co ja znalazłem i wrażeniami z tego, jak dziewczyny zbierają ziemniaki. Migasz się do roboty? Nie migam. Każdy robi to, co lubi. Jestem już na miejscu, gdzie będę prowadził poszukiwania. Mam pierwsze sygnały i pierwszą monetę, bardzo ciekawą monetę, bo srebrną. Za chwilę ją Wam pokażę. Natomiast zobaczcie, obszar moich poszukiwań to blisko 100 hektarów. Mam tutaj oczywiście pozwolenie, natomiast muszę się uwijać, bo za kilka dni będzie tutaj zrobiony już zasiew o zimę, także już nie będę miał wejścia. A tymczasem wracamy do mojej pierwszej znajdki, do monety. Bardzo ciekawej monety, zobaczcie sami. Drugi sygnał i już moneta, i to srebrna moneta. Dawno tak nie było. Zaraz się przyjrzymy drugiej stronie, co to za moneta. Na pewno pruska, natomiast do końca nie wiem, co to może być. Rewers monety też jest nie do końca w pełni do odczytania, natomiast widać skrót prus, czyli widać ewidentnie, że to świadczy to ewidentnie, że to jest moneta pruska. Pomiędzy tarczami trójka, czyli jakiś trojak albo trzy grosze. Natomiast sam fakt cieszy. Drugi sygnał i srebrna moneta. To nie zawsze tak pięknie bywa. Drodzy widzowie, przyjechałam do dziadka na kartofle, ale niestety się stała katastrofa, bo dach się coś tam zepsuło w aucie, więc musimy dojść na pieszo. Ale to cud. A oto taka nasza piękna kopaczka do ziemniorków. I będziemy teraz zbierać ziemniaczki. Ruszamy w pole. W międzyczasie miałem telefon od Ewelinki. Dziewczyny już dotarły na miejsce zbioru ziemniaków. Dojechały z małymi przygodami, bo coś tam się działo z autem. A ja w międzyczasie znalazłem guzik. Jest to guzik pruski, urzędniczy. Stosowany on był od około 1888 roku do 1917. Jak idzie? Okropnie. Co? Okropnie? Ty masz zbierać ziemniaki. Ewelinka co chwila podsyła zdjęcia z pola, jak zbierają ziemniaki. Natomiast ja tutaj sobie dłubię i mam już kolejne sreberko. Praktycznie była na wierzchu. Jest to srebrna moneta. Już ją tutaj przeczyszczę i zobaczcie. Moneta, którą wyciągnąłem z ziemi, to 3 grosze pruskie. Moneta jest srebrna i została wydana w 1781 roku. Moneta ta była monetą obiegową w latach 1750-1820.
za panowania Fryderyka II, króla Prus. Moneta ta jest kolejnym takim świadkiem historii, że na każdych terenach, gdziekolwiek co się działo, gdzie stąpał człowiek, gdzie były jakieś wydarzenia, zawsze coś znajdujemy. Są to też monety, tak jak w tym przypadku, ale jak widzicie na naszych filmikach, to są guziki i inne przedmioty codziennego użytku i nie tylko. A tymczasem idę dalej, szukam kolejnych śladów bytności człowieka na tej ziemi. Minęło kolejnych kilkanaście minut, miałem sporo sygnałów. Dużo miałem takich złomowych sygnałów, dużo złomu. Natomiast jest 10 fenigów i 3 guziki. A pracuję dzisiaj na Deusie dwójce na programie podstawowym. Już spragnione słoneczko zaczyna nam doskwierać, ale dajemy radę, prawda? Ja zabieram wszystkie kartofle. A ile już uzbierałaś? Spadnie 25. 25 wiaderek? No trochę. To jeszcze ile uzbierasz? Ale nie, mi nie chodzi o ile wiaderek, tylko ziemniaki. No i kolejny sygnał, który mnie zaczepił, to moneta. Moneta 5 fenigów z 1875 roku. Zobaczcie, przeliczcie sobie, ile ona czasu leżała w ziemi i czekała, aż ktoś ją wydobędzie. W tym przypadku to ja byłem tym szczęściarzem i udało mi się zlokalizować, czy bardziej natrafić na tą monetkę. I kolejna monetka. Kolejna moneta Prusy była sobie o tak płyciutko łopatą, zdjęłem wierzchnią warstwę i pokazała się ta moneta. Jest to moneta miedziana, jest to szyling pruski. Szyling pruski był monetą obiegową, a ta moneta została wydana w 1800, dokładnie nie widać którym, bo widać 1, 8, 0 i prawdopodobnie 4 lub 2. Także zobaczcie, kolejna moneta, która przetrwała wiele, wiele lat. Jest to kolejna moneta, która została wyciągnięta z ziemi na tym polu. Ta moneta z kolei leżała ponad 200 lat i czekała, aż ją mój wykrywacz zasygnalizuje, a ja ją wykopię i Wam ją zaprezentuję. Szyling pruski z 1802 lub 4 roku. A obok szylinga leżał drugi szyling, zobaczcie, zaraz go tutaj oczyszczę. O, tak, tak, tak. I zobaczcie, kolejny szyling. Jak widać, lubią monety zalegać w parze, także jest zgięty, sfatygowany, ale coś tam zawsze z niego będzie. Rewers monety zachował się w lepszym stanie. Widać monogram Fryderyk Wilhelm Rex. Kolejne sygnały. To guziki, mały, średni i duży. Także koło siebie leżakowały. Czas zakończyć dzisiejsze poszukiwania. Czas wracać do domu. Wraca też i Ewelinka z Hanią. Wiozą ziemniaki, świeże ziemniaki, z których pewnie dzisiaj będziemy robić frytki. Natomiast zanim odpalę auto i pojadę do domu, pokażę Wam jeszcze kilka ciekawych rzeczy, które zostały znalezione na tym polu. Oprócz złomu udało też się znaleźć taką łopatkę, młoteczek, podkowę, taką mosiężną podstawkę waży z 20-30 gram, taki element, który spinał pewnie dwa łańcuchy, no i taki kawał ołowiu. No i tutaj, co najciekawsze, różnej maści druty miedziane, mosiężne. A to mi w ogóle zrobiło dzień, bo myślałem, że mam dużą monetę. Natomiast to jest jakaś skówka, znaczy skówka, takie, no, element od zamka. Także tyle różności. Oprócz monet i guzików też znajduję w moim przypadku na polach. A teraz wracam do domu.
Napracowaliśmy się dzisiaj bardzo ciężko, bo bardzo gorąco. Daliśmy radę, ale spójrzcie, jakie okazy. Będziemy robić fryteczki, żeby zobaczyć, jakie te ziemniaczki smaczne są. Co prawda, ja się nie przysłużyłem do tego, żeby nazbierać tych ziemniaków, ale przysłużę się do tego, żeby opędzlować z miski frytki. Natomiast na koniec chciałem Wam powiedzieć, że ogólnie dzień bardzo udany, w sumie dwa dni poszukiwań zwłaszcza. W każdym filmie pokazujemy Wam, co kryje ziemia. Kawał historii leży w ziemi. Odczytujemy to poprzez znajdowane przez nas przedmioty, monety, guziki i innego typu rzeczy codziennego użytku. Tak jest. Także Ewelinka znalazła 3 feningi, a ja znalazłem dużo więcej feningów, mówię monet, z czego się bardzo cieszę. No i też mogłem się tymi monetami i innymi znajdkami z Wami podzielić. Tymczasem będziemy kończyć na dzisiaj odcinek. Pobierzemy się za robienie frytek. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.